Leszek Balcerowicz, były minister finansów i były prezes NBP, został przedstawicielem prezydenta Poroszenki do spraw reform w rządzie Ukrainy Wołodymyra Hrojsmana. Bez czekania, ani godziny, ani tygodnia, rozpoczynamy skuteczną, wspólną pracę nad reformą Ukrainy. Balcerowicz ma odpowiadać za kontakty Ukrainy z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, pracować nad umową stowarzyszeniową Kijowa z Unią Europejską i wprowadzać szeroko pojęte reformy. Widzę, że sytuacja na Ukrainie jest o wiele lepsza niż się wydaje. Staram się odebrać te wydarzenia, które są ignorowane na Zachodzie i myślę, że napiszę coś do światowych mediów. Ale to oczywiście musi być oparte na faktach. Tylko przy podjęciu wysiłku na rzecz realizacji zarysowanego przeze mnie programu mamy realną szansę na wsparcie zagraniczne. Leszek Balcerowicz, pierwszy minister finansów po upadku PRL, wsławił się wprowadzeniem w życie planu, który miał zreformować zrujnowaną po 45 latach rządów komunistów gospodarkę Polski. Sytuacja wyjściowa jest dramatycznie trudna i że doprowadzenie, wyjście z tej sytuacji nie jest możliwe bez podjęcia kroków, które dla społeczeństwa będą dotkliwe, bolesne. Terapia szokowa, którą Polsce zaaplikował Balcerowicz, skutkowała m.in. masowymi bankructwami państwowych przedsiębiorstw czy dziką prywatyzacją, przejęciami przez firmy zagraniczne najcenniejszych aktywów Skarbu Państwa, takich jak większość polskich banków. No, Polska była w okropnym stanie po socjalizmie w 1989 roku i mało się kto spodziewał, że osiągniemy jak do tej pory największy sukces wśród krajów naszego regionu. Sam fakt, że jest w danym kraju źle, nie oznacza, że nie może być lepiej. To była taka wielka wyprzedaż trochę, taka wyprzedaż hurtowa wręcz, tak? bo po kosztach wielu tuzów polskiego biznesu się solidnie obłowiło na tych prywatyzacjach. Wystarczy wspomnieć Jana Kulczyka. Pytanie, czy także na Ukrainie Leszek Balcerowicz będzie chciał wprowadzić w życie swoją terapię szokową? Balcerowicz nie ma nowych pomysłów. To będzie realizacja tej starej koncepcji, wyprzedać szybko, tanio, jak najszybciej na rzecz najlepiej zagranicy. Ciąć i schładzać gospodarkę. Ja bym do tego zjawiska podchodził zupełnie spokojnie. Oczywiście, jeżeli by się okazało, że taka osoba zostaje gdzieś zaangażowana i staje się kimś więcej niż tylko listkiem figowym i pewnym symbolem, rzeczywiście dostaje jakąś moc decyzyjną, no to wtedy jest problem. Ale powiedzmy sobie szczerze i dosyć egoistycznie, to już nie jest nasz problem, tylko tych, którzy go zaangażują. W Polsce Balcerowicz nie ma dobrej opinii. Pytaniem otwartym jest, jak długo Ukraińcy wytrzymają jego terapię. Radosław Jankiewicz, Telewizja Republika.